Doświadczasz agresji ze strony osoby starszej, którą się zajmujesz. Nie wiesz, jak sobie z tymi atakami agresji poradzić. Zatem, jeżeli nie wiesz, to dzisiaj opowiem Ci o tym właśnie, jak radzić sobie z napadami agresji u osób starszych. Zachęcam do oglądania tego odcinka. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i dzisiaj opowiem Ci właśnie o tym, jak sobie poradzić z atakami agresji u osób starszych, u osób, z którymi pracujesz, którymi się zajmujesz, opiekujesz. Podam Ci 4 takie rozwiązania, w jaki sposób sobie poradzić na to, by właśnie osoba była mniej agresywna, lub też jak sobie poradzić z tym, kiedy już agresywna jest. Pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, będąc opiekunami osób starszych, to cierpliwość. Bardzo często, kiedy pytam się osoby szukające właśnie pracy w tym zawodzie, pracy w zawodzie opiekuna osoby starszej, pytam się i zadaję im pytanie takie trochę na wyrost. Czy jesteś osobą cierpliwą? A jeżeli tak, to w jakiej skali od 0 do 10 byś swoją cierpliwość uplasował? Jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie i na skali umieściłbyś się gdzieś na 5, ta cierpliwość Twoja jest taka, powiedziałbyś, przeciętna, to musisz nad nią popracować. Praca z osobami starszymi jest na tyle wymagająca, że musisz pracować nad swoją cierpliwością. Musisz w swojej cierpliwości wzrastać. Jeżeli dziś masz 5, to za rok powinieneś plasować się gdzieś koło 7. Musisz pracować nad sobą, nad swoją cierpliwością, nad swoimi umiejętnościami, takimi miękkimi, które właśnie pozwolą Ci doskonalić pracę w zawodzie opiekuna osoby starszej. Zachęcam Cię teraz do tego, byś tutaj poniżej będziesz miał w opisie stronę, na której prowadzę różnego rodzaju szkolenia i kursy online, czyli bez wychodzenia z domu. Zachęcam Cię do tego, byś udał się na tą stronę. To jest strona akademia-czas-seniora.pl. Tam znajdziesz różnego rodzaju kursy, szkolenia, warsztaty, webinary, czyli takie krótkie formy szkoleniowe, które to pozwolą Ci właśnie pracować nad sobą. Zatem zachęcam już teraz, odwiedź właśnie tą stronę, a my przechodzimy do kolejnego rozwiązania, jak sobie poradzić z tym, kiedy senior jest agresywny. I jest nim likwidacja czynników, które powodują agresję. Jeżeli nie widziałeś filmu Agresja u osób starszych, to zachęcam Cię i przyczyny tej agresji, to zachęcam Cię do tego, byś właśnie ten film obejrzał. Ja go podlinkuję tutaj poniżej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wiesz, jakie są przyczyny agresji u osób starszych, wiesz, jakie przyczyny mogą dotykać Twojego seniora. No i teraz rozwiązaniem jest to, by te przyczyny, o których już wiesz, by ich po prostu unikać. Jeżeli wiesz, że Twojego seniora strasznie denerwuje to, że na przykład zupa jest przypalona, no to po prostu jeżeli przypalisz zupę, nie podawaj mu tej zupy, tylko może podaj coś innego do jedzenia. Może mniej zdrowego, ale coś, co nie spowoduje u niego agresji. Zatem zachęcam Cię, najpierw obejrzyj sobie film o przyczynach agresji wśród osób starszych, a później zastanów się, które z tych przyczyn dotyczą Twojego seniora i staraj się je likwidować. To tak, jakbyś dobrze pozamiatał pokój, dobrze odkurzył wszystkie kurze, bo nie chcesz mieć
właśnie kurzu w swoim otoczeniu. Nasz senior nie chce mieć kurzu w swoim otoczeniu, więc właśnie musimy dobrze pozamiatać, dobrze pousuwać te wszystkie przyczyny, które mogą sprawić, że będzie czuł się agresywny, że będzie właśnie się zapalał agresją. Kolejna rzecz, w jaki sposób sobie radzić z agresją wśród osób starszych, to nie ulec osobom starszym. Często, jeżeli ktoś jest agresywny w stosunku do nas, to kulimy się w sobie, zamykamy się w sobie. No to jest jakaś taka forma obronna. W taki sposób uciekam, boję się i dlatego się zamykam i nawet przyjmuję taką postawę ciała. To dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że powinno być odwrotnie. Jeżeli senior jest agresywny, musisz być stanowczy. Musisz się wyprostować i nawet to zrobić z takim przeprostem. Musisz być mocno stać na nogach, być wyprostowany i swoją mową ciała musisz pokazywać, że ty tej agresji się po prostu nie boisz. Swoją mową ciała musisz pokazywać, że ty nie akceptujesz takich zachowań. To, że będziesz wyprostowany, stał mocno na ziemi, miał głowę wysoką podniesioną do góry, to, że będziesz mówił w sposób prosty, nie krzycząc, ale w sposób prosty, klarowny, troszeczkę możesz podnieść głos, tak żeby był on usłyszany dokładnie tak samo, jak mówię teraz ja. W ten oto sposób możesz trochę spowodować, że ta agresja zacznie maleć, no bo to jest na tej zasadzie, kto z nas jest silniejszy. Jak ja tutaj sobie pokrzyczę i ty się przerazisz, no to będę krzyczała więcej. Ale jeżeli spotkam przeciwnika równego sobie, no to już się będę zastanawiać, czy rzeczywiście opłacają mi się krzyki. Także zachęcam Cię do takiej mowy ciała, która pokazuje, nie boję się Twojej agresji, nie boję się Twoich zachowań agresywnych. Jestem silna. Wiem, w jaki sposób mam działać, funkcjonować, pracować z Tobą, drogi seniorze. Zatem naszą mową ciała możemy trochę zablokować te napady agresji, które występują u osób starszych. I ostatni element radzenia sobie, dobrego radzenia sobie z agresją u osób starszych, to dobra komunikacja. No właśnie. Ja o komunikacji nagrałam cały kurs, które znajdziesz na akademia-czas-seniora.pl, do którego Cię już teraz odsyłam. Ale to, co najważniejsze przy agresji, to to, by mówić krótko, zwięźle i na temat. To znaczy, jeżeli senior zaczyna mnie bić, powiedzieć: nie bij mnie. Jeżeli senior zaczyna rzucać książkami, powiedzieć: nie rzucaj książek. Jeżeli senior zaczyna wyrywać kartki z jakiegoś ważnego notesu, nie wyrywaj kartek z notesu. Zobaczcie, krótki komunikat odnoszący się do zachowania seniora. W taki sposób powinniśmy działać i reagować, czyli moja postawa wyprostowana, tak, mocno stoję na ziemi, głowa wysoko podniesiona do góry i mówię to, co mi się nie podoba. Dokładnie komunikuję, co ma się skończyć, gdzie senior ma przestać, co ma przestać robić. Nie bij, nie wyrzucaj, nie drzyj kartek. To jest takie bardzo konkretne i to są słowa, które dotrą do naszych seniorów. Jeżeli będziemy mówić w taki bardzo zawiły i ogólny sposób, to senior nie będzie wiedział tak naprawdę, o co nam chodzi. Więc musimy być bardzo konkretni, stanowczy i tak trochę działać właśnie z przytupem. Czasem, i to jest piąty punkt, czasem dzieje się tak, że dobrze jest po prostu zostawić seniora. Niech trochę sobie pokrzyczy, niech trochę ta agresja z niego ujdzie, niech, jeżeli oczywiście nie stanie mu się krzywda,
to czasem dobrze jest go zostawić, dobrze jest, żeby sobie porzucał jakimiś pluszakami. Możemy mieć przygotowane właśnie w pokoju jakieś pluszaki, czy też elementy, nie wiem, kulki, które są bardzo delikatne i które krzywdy nie zrobią, i żeby właśnie senior sobie pouderzał nimi w ścianę. To są takie rzeczy, które mogą sprawić, że właśnie nasz senior trochę opadnie mu złość, trochę opadną mu emocje i będziemy w stanie dotrzeć do niego na takim racjonalnym poziomie. Zachęcam także do kursu Złość, jak sobie z nią radzić, jak ją rozumieć. To jest kurs, taki webinar, czyli taki godzinny kurs, który odpowie ci na pytanie właśnie, jak to jest u ciebie ze złością, ale także jak to jest ze złością u twoich seniorów. Zatem zachęcam do tego webinaru, który znajdziesz także na akademia-czas-seniora.pl. A ja mam nadzieję, że ten film był pomocny, był przydatny. Jeżeli tak, to proszę zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, jak ty sobie radzisz z napadami agresji u seniorów. Zachęcam do subskrypcji, do wciśnięcia na dzwoneczek i do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, radość, lepsze życie, ale także na zostawienie trochę tych trudnych, ciężkich emocji, z którymi przychodzi nam żyć na co dzień. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata Kospin.